dobry wszystkim. Chciałem pokazać, jak wygląda nowa wersja Scania, najnowszej wersji. Czy ta wersja jest pełna wersja? Nie wiem. Wygląda, że dobrze wyposażona. Ma mikrofalówkę. Jakby tak też pokazać, ale zaczynając od początku. Od początku wygląda to tak. Każdy kierowca Scania, który kiedykolwiek Scania jeździł, wie, jak to wszystko wygląda w Scania i jak wsiądzie do tego nowego modelu, to na pewno wszystko jest w tym samym miejscu. Biegi są w tym samym miejscu. Pedały są w tym samym miejscu. Jedyną różnicą jest... są światła awaryjne, które przełożyli z tamtej strony na tą stronę. Dalej znajdzie regulowanie i podnoszenie samochodu z tej strony. Oczywiście jest pilot, tak samo jak w każdym. Zaskoczeniem tutaj są w drzwiach, mamy włączanie świateł. Chciałem zauważyć, że regulowane jest lusterko przed i lusterko na schody. Regulacja wysokości, co w starych wersjach pełnych nie było automatycznie, jest taka możliwość. I co ciekawe, otwierają się szyby bez włączania zapłonu. To jest ta nowość, ale jak zamkniemy auto na zamek, w sensie zaregulujemy, to już szyby nie działają. Trzeba je otworzyć i dopiero wtedy działa. To jest jakby takie na wejściu takie rzeczy. Bardzo dużo nowa Scania ma ładowarek. Tutaj USB jedna, tutaj druga, tutaj trzecia. Gniazdo, no to wiadomo, normalne. Następne gniazdo pozwolili sobie panowie umieścić tutaj, koło za siedzeniem, to też jest fajne. Oraz ładowarkę na tylnym sterującym panelu do łóżka. Co ciekawe, przy Webasto, jak włączymy, możemy ustawić go na coś takiego. High Quick się włączy, co jest takie dość ciekawe. I przede wszystkim Webasto jest gdzieś z przodu, nie słychać go w ogóle, że pracuje w nocy. To jest taka ciekawostka. Z ciekawostek jeszcze dla starych skaniowych onanistów, to jest coś takiego, że zasłonka, możesz ją zapiąć sobie na zameczek po środku i jak złożysz, to będziesz miał, proszę ja ciebie, logo Scania i tutaj jest, tutaj niektórzy się orgazmują. Są takowie starzy wyjadacze. Co jeszcze ciekawe, dali tutaj taką półeczkę, proszę bardzo, możesz sobie wyciągnąć, stolik sobie taki zrobić i już ci jest lepiej zjeść coś. Nie musisz, rozumieć, żołądka ani kręgosłupa naciągać. No, no to tak pierwsza prezentacja, proszę Państwa, tak to wygląda. Teraz może więcej szczegółów takich. No to tak, przede wszystkim mamy tutaj na kierownicy 5 przycisków. Mamy 4, tak jak było w starej. Do tego dochodzi nam jeden taki, jeden taki. W starej na przykład zmienialiśmy między Eco a normalną wersją oprogramowania skrzyni biegów, przekręcając tylko tym bardziej do przodu. Teraz robimy to tutaj, naciskamy tutaj, wtedy nam wyświetli na tym Select Mode, czy mamy taką, Standard czy Eco. To jest jedna rzecz. Wszystko cofamy oczywiście tym kursorem. Komputer jest bardzo mocno rozbudowany. Dochodzi nam tutaj ta jedna poprzeczka u góry, którą ja sobie włożyłem na przykład prędkościomierz cyfrowy, bo wiemy, że każdy kilometr na godzinę, żeby nie mieć infringementu, jest ważny i dobrze kontrolować i infringementów nie mieć. Tutaj mamy elektroniczną, oczywiście nie ma już wskazówek na paliwie i na temperaturze silnika, tu się pozmieniało. Dzienny licznik jest poświetlany pod kilometrowym, a resetowanie go jest tutaj zaraz pod kierunkowskazem, co jest inaczej niż w starej. Ciekawą rzeczą zrobili taką już taką, no, powiedzmy sobie, wygłaskaną. Mamy te dwa przyciski, tutaj to i tutaj to. To są czerwone lampki, które się świecą. Nie wiem, czy będzie widać teraz. Nie, chyba nie widać, jest za jasno. Są takie jak Volvo macie, mamy na tym, na czerwonej w podłodze się świeci. Tutaj to zrobili bardziej, podzielili górną część kabiny i dolną na dwie części. Możesz sobie podłośnić albo podjaśnić każdą z elementów tych. Taki bajer. On jest, te przyciski są też przeniesione do sterowania nad łóżkiem. Jedną rzecz taką ciekawą, której ja nie wiem, po co chodzi, no ale ktoś na pewno wie, jest taki wiatrak. Jak włączysz mu tak low, wyświetli na 8 godzin, będzie wiało. Dajesz mu na high,
wyświetla, że 2 godziny. Leci nawiew po prostu, zimne powietrze z nawiewów. Nic specjalnego. Ale nie wiem, o co chodzi. Jeśli ktoś wie, to bardzo proszę o rozjaśnienie mroku w mej niewiedzy. Może po prostu wiaterek, nie chce, nie zapalając zapłonu, a czekamy na coś i chcemy, żeby nam coś powiało, ale taki wiaterek na szybie. Może to o to chodzi. Nie wiem, zgaduję. Co jeszcze z takich rzeczy ciekawych, innych, jak staraskania? Przede wszystkim to jest szyberdach. Szyberdach jest uchylany, a nie odsuwany. Czyli jak ci deszcz pada, to ci nie napada. Przynajmniej na tyle. I przenieśli sterowanie, kiedyś było sterowanie tutaj na dole, jest w starej wersji, przenieśli go na górę. I firaneczki odsuwają się na boki, a nie wzdłuż, jeśli ktoś tam zauważy. No i taka rzecz jedna jeszcze, to jest radio. To jest radio, ale tutaj, jakby to powiedzieć, wymaga ono chyba specjalnego odcinka. No bo tak naprawdę to kurczę blade. Jest dotykowe oczywiście, no i oczywiście pełna wersja. No to może w następnym odcinku zajmiemy się samym radiem, samym sobie.